Moi drodzy, w nadchodzącą niedzielę będzie pierwszy mój wykład w tym roku z zaleceniami opartymi o pogodę, jaką mieliśmy we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w grudniu, jaką mamy teraz. Zalecenia dla wszystkich zbóż ozimych, dla rzepaków. Materiał, który wyjaśni, jak pełne rowy wody, jak woda na polach wpłynie na nasze rośliny. Materiał, który podpowie Wam w niezależny sposób, bez reklamowania jakichś produktów, jak macie zareagować na takie sytuacje, na co macie patrzeć już teraz w styczniu, żebyście za miesiąc, za dwa zrobili najlepiej, jak się da. Specjalnie dla Was zestawię pogodę, przeanalizujemy to, co mieliśmy i to jest pierwszy w historii Hektara Wiedzy materiał wychodzący na miesiąc, dwa, nawet na 2,5 miesiąca z wyprzedzeniem takim, żebyśmy mieli czas na reakcję. Dlaczego? Dlatego, że przed nami trudny sezon. Jesteśmy po dość znowu nietypowej, jak na polskie warunki, jesieni i zimie. I z mojego punktu widzenia już dzisiaj wiem, ile poprzednie, rok temu materiały dotyczące ogólnego podsumowania pogody pomogły Wam w podjęciu słusznych decyzji, żebyście nie wywalali pieniędzy w błoto. Dzisiaj wiemy doskonale, że mamy wodę na polach. Wiemy doskonale, że w wielu miejscach jest woda w rowach, której 2 lata temu, 3 lata temu nie było. I pomimo tego, że idzie zima, to już dzisiaj udaje się, już dzisiaj to zrobiłem, wysnuć pierwsze wnioski. Wierzcie mi, to znowu będzie inny sezon, bo tak jak słusznie zauważacie, nie ma rozwiązań standardowych, nie ma schematów, nie ma szablonów, bo każdy rok to inny przebieg pogody. Dlatego jeżeli masz zboże o zimę, jeżeli masz rzepak, to proszę obejrzeć ten wykład. A mówię o tym, ponieważ to nie jest bez znaczenia. Czas pokazał rok temu i 2 lata temu, że ci z Was, którzy się może nie posłuchali, ale którzy wysłuchali, którzy zrobili tak, jak podpowiedziałem, zarobili więcej bez inwestowania więcej. Po tylu latach pracy w tym, co robię, ja już dzisiaj się nauczyłem, że zima jest od obserwacji, od planowania, a wiosna jest tylko od korekty. I jeżeli będziemy tak postępowali, to będziemy mieć łatwiej wytrzymać te głupie czasy bardzo niskiej opłacalności w naszym sektorze. Zatem pamiętajcie, w niedzielę wychodzi duży bardzo materiał analityczny, podsumowujący i wysuwający wnioski i wskazówki pierwsze dla Was, żebyście mieli czas się przygotować, żebyście mieli czas zaobserwować własne pola, wyciągnąć wnioski, zadać pytania, bo przypomnę, że odpisuję Wam na wszystkie pytania, które zadajecie pod materiałami. I do tego Was zapraszam. Niedziela, 8 rano, widzimy się na hektarwiedzy.pl. Namawiam, róbcie to w aplikacji mobilnej, bo tam są zdjęcia, tam jest dużo więcej treści, tam macie powiadomienia, a niebawem 4 nowe moduły. Macie pytania, potrzebujecie wsparcia, jak uruchomić portal, bo coraz więcej się do mnie odzywa nowych osób, to proszę pamiętajcie, najprościej na świecie, zwykły SMS do mnie, 696-088-778, wyjaśnię, pokażę, wyślę link, wskażę, jak to odpalić, jak uruchomić i działajmy. Działajmy razem, bo widzimy, że to nie przelewki, pogoda nam nie pomaga, ekonomia nam nie pomaga, a my musimy to przecież wytrzymać, no bo jakże inaczej, innego wyjścia nie mamy. Widzimy się w niedzielę. Kłaniam się nisko. Hektar Wiedzy.